Denis, przegraliście. Jak podsumujesz ten mecz? No, pierwszy mecz przegraliśmy od dawna u siebie. No, mi się wydaje, że graliśmy dobrze, ale no cóż, zero punktów. Z jednej strony graliśmy z dobrą drużyną, ale mi się wydaje, że dzisiaj zasługa była nasza zasługa. Mogliśmy dzisiaj powalczyć o 3 punkty, bo mieliśmy w drugiej połowie bardzo dużą sytuację. No właśnie, wynik niekorzystny, ale chyba można być zadowolonym z waszej gry, bo walczyliście też do końca. Tak, z gry można być zadowolonym, ale trener w szatni powiedział, że nie ma różnicy jak, żeby było tylko 3 punkty dzisiaj. Tego my nie zrobiliśmy i bardzo, bardzo szkoda. Ty strzeliłeś gola, co tam się podziało w tym polu karnym? No, jak mi się wydawało, Paweł Sztember zdotnął piłkę trochę i ona została na linii, no i mi się po prostu wbiło to do siatki. Czy ta wasza gra dzisiejsza dobra nastraja was optymistycznie na kolejny mecz z Legią? No, gra tak. Mi się wydaje, że dobre widowisko dzisiaj pokazaliśmy, ale no, z tego nic nie wyszło. A my rozliczymy się, jesteśmy z punktami. No, punktów dzisiaj mamy 0, no i szkoda. Zostało nam 3 mecze i musimy zdobyć jak najwięcej punktów. Co zadecydowało o przegranej? Przegranej? No, nie wykorzystaliśmy sytuacji, górnik ich wykorzystał. Mi się wydaje, że tak.